zbiorowy jest bardzo ważnym źródłem prawa pracy tuż po przepisach Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Układ zbiorowy pracy określa prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Układ zbiorowy pracy nie może być mniej korzystny niż przepisy prawa pracy, a zakładowy układ zbiorowy pracy nie może być mniej korzystny niż układ ponadzakładowy. Układ zbiorowy pracy jest formą porozumienia zawieranego w wyniku dwustronnych rokowań pracodawców i związków zawodowych, które mogą być właśnie prowadzone, te rokowania, na poziomie zakładowym lub ponadzakładowym, czyli na przykład terenowym lub branżowym. Strony układu mogą w sposób dowolny regulować warunki pracy i płacy w sposób odpowiadający najbardziej ich interesom. Uzgodnione przez strony warunki stają się źródłem prawa pracy. O tym, jaki układ zbiorowy zostanie zawarty, zakładowy czy ponadzakładowy, decydują wyłącznie strony uprawnione do zawarcia układu. W praktyce może się zdarzyć tak, że pracodawca będzie objęty zarówno postanowieniami układu zakładowego i ponadzakładowego lub tylko jednego z nich. Postanowienia układu zakładowego nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układu ponadzakładowego, co oznacza, że strony układu nie mogą zawierać mniej korzystnych regulacji dotyczących uprawnień czy świadczeń pracowników niż te obowiązujące postanowienia właśnie układu ponadzakładowego. Układ zbiorowy pracy, zarówno zakładowy, jak i ponadzakładowy, są zawierane dla pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Jednak postanowieniami układu mogą być również objęci pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. Odrębną grupę osób, która może być objęta postanowieniami układu, są byli pracownicy, emeryci lub renciści, wobec których postanowienia układu będą dotyczyły ich właśnie w kwestii np. prawa do różnego rodzaju świadczeń. Układ zbiorowy pracy zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawcę objętego postanowieniami układu, chyba że strony układu postanowią inaczej. Wyłączenie może dotyczyć tylko niektórych osób, na przykład w związku z wykonywanym przez nich zawodem czy charakterem pracy. Jeśli strony układu postanowią o wyłączeniu niektórych pracowników, to wtedy postanowienia układu przestają dotyczyć tą grupę osób w całości. Natomiast oczywiście tą grupę osób obowiązują ogólne przepisy prawa pracy. Często można się spotkać z wyłączeniem z woli stron grupy pracowników zaliczanych do kadry kierowniczej w części dotyczącej warunków wynagradzania. Nie odnosi się to jednak do osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy, których zasady wynagradzania z mocy prawa nie mogą zostać objęte postanowieniami układu zbiorowego pracy. Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie wymieniają podmioty, dla których nie może być zawierany układ zbiorowy pracy. I są to członkowie korpusu służby cywilnej, pracownicy urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania, pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie wyboru, mianowania, powołania w urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach gminy, biurach związków, jednostek samorządu terytorialnego, jak i jednostek administracyjnych w ramach tego samorządu, a także sędziowie i prokuratorzy. Mam nadzieję, że film okazał się interesujący. Jeśli tak się stało, będę wdzięczna za kciuki w górę. Oczywiście niezmiennie zachęcam do subskrybowania kanału. Czekam na Twoje uwagi, komentarze, wszelkie informacje, pytania związane z zakresem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Widzimy się w kolejnym filmie. Fajnie, że jesteś i do zobaczenia.